Szanowni Państwo, mam przyjemność ogłosić wyniki powtórzonego głosowania, w którym uprawnionych do głosowania było 100 elektorów, liczba elektorów obecnych na spotkaniu 85, liczba oddanych kart do głosowania 85, liczba głosów nieważnych 0. Wyniki głosowania. Liczba głosów oddanych za kandydatem na funkcję prorektora do spraw dydaktyki dr. habilitowaną inżynier Krystynę Macę Kamińską, profesora Politechniki Opolskiej, 76. Liczba głosów oddanych przeciw 6. Liczba głosów wstrzymujących się 3. Stwierdzam, komisja skrutacyjna, że kandydat uzyskał wymaganą w regulaminie wyborczym Politechniki Opolskiej większość ważnie oddanych pozytywnych głosów. I tu następują podpisy członków komisji skrutacyjnej. W głosowaniu na kandydata profesora doktora habilitowanego inżyniera Janusza Pospolite na stanowisko prorektora do spraw nauki wzięło udział 85 elektorów, oddanych kart do głosowania 85, liczba głosów nieważnych 0, liczba głosów oddanych za kandydatem 68. Liczba głosów oddanych przeciw 12, liczba głosów wstrzymujących się 5. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat uzyskał wymaganą regulaminem wyborczym Politechniki Opolskiej większość ważnie oddanych pozytywnych głosów. I trzeci protokół. W głosowaniu nad kandydaturą pana doktora habilitowanego Krzysztofa Malika, profesora Politechniki Opolskiej, liczba elektorów obecnych na spotkaniu 85, liczba oddanych kart do głosowania 85, liczba głosów nieważnych 0, liczba głosów oddanych za kandydatem na funkcję prorektora do spraw współpracy i rozwoju 62. Liczba głosów oddanych przeciw 18. Liczba głosów wstrzymujących się 5. Komisja skrutacyjna stwierdza, że kandydat uzyskał wymaganą regulaminem wyborczym Politechniki Opolskiej większość ważnych oddanych pozytywnych głosów.